rozpad systemu edukacji na Zachodzie. Systemu wprowadzania nowych pokoleń w życie i w kulturę tej właśnie wspaniałej, wielkiej cywilizacji, jaką jest cywilizacja nasza, zachodnia. Rozpad edukacji zachodniej zaczął się już w latach 20., zaraz po I wojnie światowej, od tak zwanej nowej pedagogiki, nazywanej też różnie pedagogiką nowoczesną albo pedagogiką postępową. Ale ten rozpad gwałtownie przyspieszył w latach 60. w szaleństwach tak zwanej kontrkultury, tych dzieci kwiatów, Państwo pamiętają. I związanej z tym tak zwanej, intensywnie lansowanej zresztą do dziś, pedagogiki przyzwalającej. Permissive education. Takie hasło. Odrzucającej klasyczną pedagogikę jako represywną. Repressive education. Ma przyjść na to miejsce ta permissive one. Tak to się zaczęło, wtedy tak to wybuchło w latach 60., 50 lat temu. I idzie do dziś. I dziś przejawia się już rozkładem i bezbronnością całej naszej cywilizacji. Bo przecięto jej nerw moralny. Państwo rozumieją? Jak wam przetną nerw główny, to też będziecie sparaliżowani i naszej cywilizacji. Ta nowa pedagogika nie od razu. To trwało dziesiątki lat. To przecinanie nam tego nerwu moralnego. W końcu się udało. Jednym z przejawów tylko, bo ich jest mnóstwo, tego kryzysu edukacji zachodniej jest mania, wszystkim Państwu znana, nieustannego reformowania szkoły. Gdy tymczasem szkołę zniszczyły właśnie te postępowe reformy tak zwane, ale oni mówią, że jeżeli one już zniszczyły, no to jeszcze więcej reform potrzeba. Ten cywilizacyjnie zabójczy sposób myślenia o edukacji trwa. Pewien polski myśliciel, docent Robert Piotrowski, przedwcześnie niedawno zmarł. Autor dzieła pod tytułem Problem ładu społecznego, a nauka o cywilizacjach. Wprowadził w tym dziele pewne bardzo ważne pojęcie. Pojęcie cywilizacyjnego normotypu. Rozumie przez nie ogół tych wartości i norm obyczajowych, które dla danej cywilizacji są charakterystyczne. Różne cywilizacje to są różne sposoby życia. A te różne sposoby życia to są sposoby właśnie według różnych systemów wartości i różnych norm obyczajowych. Każda żywa cywilizacja dba o to, by swój normotyp przekazywać następnym pokoleniom. By ta sztafeta tego normotypu, podaj dalej, szła bez przerwy. Na tym właśnie polega wychowanie, na tej sztafecie. I tak wychowanie właśnie definiuje Robert Piotrowski. Jego definicja brzmi tak. Edukacja jest to międzypokoleniowy transfer cywilizacyjnego normotypu. Albo krótko, transfer normotypu. Zapamiętajcie Państwo, tę formułę warto zapamiętać. Formuła Roberta Piotrowskiego. Edukacja to jest transfer normotypu. Lewacka międzynarodówka, ta tęczowa, czwarta, bo trzecia była czerwona, czwarta jest tęczowa. Chce, uderza w ten transfer, chce go zerwać. A zerwać się go po to, by móc lepić już bez przeszkód swojego urojonego nowego człowieka. My jesteśmy wszyscy ludzie starzy, przy tym starym normotypem przesiągnięci, tym zachodniochrześcijańskim. Trzeba to odciąć, żeby młode pokolenie już się tutaj od nas dalej nie zakażało. Transfer normotypu idzie głównie przez trzy wielkie instytucje społeczne. Przez rodzinę, przez szkołę i przez kościół. I dlatego właśnie lewactwo atakuje dziś tak zajadne wszystkie trzy. A postępowa pedagogika tak zwana
toruje mu drogę. Szkołę już zniszczyła. Teraz bierze się za rodzinę. Na przykład robi się całą akcję, może państwo o tym słyszeli, przeciw tak zwanym toksycznym rodzicom. My, ci ludzie starzy, ten stary człowiek, którego po nowego trzeba dopiero ulepić, wydzielamy toksyny, które się udzielają tej młodzieży, no i ona sama jest wtedy zatruta. A co na to miejsce? Na to miejsce ma przyjść, jak oni mówią, empatyczna pedagogika serca. Od tych toksynów wolna. Na koniec pozwolę sobie sformułować pewną wskazówkę. Związane właśnie z tą definicją Piotrowskiego. Edukacja to transfer normotypu. Wychowanie klasyczne jest ukrócające i opiera się na autorytecie. Dziecko ma słuchać od słowa. Wychowanie nowomodne jest folgujące i chce się opierać na perswazji. Na dziecko mamy wpływać jedynie, jak oni mawiają, po partnersku. Przedkładając dziecku nasze argumenty i racje, dlaczego czegoś od niego wymagamy. Tamto klasyczne jest ukrócające, oczywiście w tym sensie, że kategorycznie ukróca się tam wybryki młodzieży. To nowe zaś jest folgujące w tym sensie, że tym wybrykom de facto folguje. Przyzwala na nie. Z pobłażaniem się odnosi do nich. W klasycznym nie ma pobłażania dla wybryków. Wychowanie przez perswazję to jest lewacka mrzonka. Jak wszelkie lewactwo, mrzonka ta nie liczy się z realiami natury ludzkiej, a natury dziecięcej w szczególności. Perswazją można wdrażać różne techniczne formy postępowania, ale nie normy obyczajności. Nowa pedagogika tego nie rozumie, albo udaje, że nie rozumie. Siła wychowawcza autorytetu jest duża. Siła wychowawcza perswazji jest żadna. Do perswazji uciekają się tylko ci, co swój autorytet u dziecka już utracili, albo go nigdy nie mieli. Jego brak usiłują nadrabiać pedagogiczną paplaniną. Dziecko odnosi się do tej ich paplaniny z całkiem słusznym lekceważeniem i puszcza ją mimo uszu, robiąc swoje dalej. Skąd jednak u dziecka bierze się takie lekceważenie starszych i tych ich partnerskich pouczeń? Bierze się u niego z prawidłowego rozpoznania sytuacji. Dziecko czuje, że tym starszym, im samym, brak już niewzruszonej wiary w bezwzględną słuszność własnych zaleceń. I że to swoje duchowe kalectwo, którym jest ten brak wiary, usiłują pokrywać protezą tych takich partnerskich perswazji. Normotyp się w tych starych już załamał i nie mają co transferować. Dziecko zachowuje się racjonalnie. Na protezy nabierać się nie daje. Naukę życia czerpie prosto z życia. Z faktów, a nie z czyjegoś gadania. Gdy czuje naszą duchową słabość, która w tym gadaniu się objawia, gdy czuje naszą duchową słabość jako przewodników życia, wtedy szuka sobie drogi samo na własną rękę. Jak umie oczywiście.